jak trzeba to zrobić, żeby było pięknie. Trzeba nalać wody do miski czy do wiaderek i postawić na słońcu, żeby była ciepła woda. I szczoteczkami wyszorować te eksponaty. Pierwszy raz w 2014 roku przyjechaliśmy i tak co roku udaje nam się tutaj zebrać grupę wolontariuszy, którzy poszukują śladów zamku. I co roku właściwie szukamy pozostałości tego zamku. On został bardzo gruntownie rozebrany w XIX wieku, a ponieważ jego historia była niezwykle bogata, jednocześnie był to obiekt bardzo, ale to bardzo bogaty, był wyjątkowo ciekawy architektonicznie, działy się tutaj bardzo ciekawe rzeczy w okresie historycznym. Od średniowiecza, kiedy powstał zamek, kiedy Kazimierz Wielki go wzniósł, aż do tego XIX wieku. No też szukamy tych śladów, dlatego że właściwie mało kto wie, że w Krzepicach był zamek. Nawet część mieszkańców nie wie o tym, że był zamek, a ci, którzy wiedzą, właściwie zupełnie nie znają jego historii. I staramy się to powolutku zmieniać, uczyć ludzi historii, pokazywać, że może być ciekawa i wyciągać na światło dzienne zarówno fakty historyczne, gdzieś z archiwów, jakieś ciekawostki, ale też pokazać, że nie tylko w archiwach, ale także tu w Krzepicach można znaleźć ciekawe rzeczy. A co przez te kilka lat udało się znaleźć interesującego? No, tysiące rzeczy interesujących znaleźliśmy. Co prawda zawsze pracujemy tylko kilka dni, bo to, ponieważ jest to czyn społeczny, w związku z tym tyle, ile kto ma wolnego czasu, który może go poświęcić. I robimy to zupełnie nieodpłatnie. W związku z tym te prace są zawsze nieduże, ale ponieważ zamek, jak powiedziałem, był bogaty, to też zostało po nim wiele. Już w pierwszym roku znaleźliśmy ciekawe zabytki, chociażby, że wymienię monetę dużą Kazimierza Wielkiego, taki pół grosz, czyli tego władcę, który zbudował, wzniósł zamek Krzepica. W tym roku mamy już serię monet, co prawda dopiero pracujemy dwa dni, ale już mamy serię monet. Są to monety średniowieczne, mamy monety śląskie, jest brakteat śląski, jest halesz śloński, są denary jagiellońskie. O, właśnie wyszedł denar jagielloński, kolega mówi. Mamy półgrosz jagielloński, jeszcze go nie zidentyfikowaliśmy, być może, że jest to półgrosz Władysława Jagieły. Mamy serię świetnych zabytków takich artystycznych, fragmentów kafli, na których są różnego rodzaju przedstawienia. One są z okresu renesansu, z okresu średniowiecza, są też młodsze. Naprawdę jest bardzo bogato, ale jakby ten aspekt naukowy jest tutaj może z punktu widzenia społecznego nie taki ważny. Ważne jest to, że wszyscy, którzy tutaj uczestniczą i wszyscy mieszkańcy, którzy się interesują sprawą, mogą zobaczyć, że rzeczywiście na terenie, który pozornie wygląda jak park pod ziemią, znajdują się bardzo ciekawe, cenne naukowe, ale bardzo ciekawe po prostu rzeczy sięgające czasów właśnie Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagieły, Zygmunta III Wazy. A zamek przecież był niesamowity tutaj. W XVI, XVII wieku było centrum naukowe, tutaj mieszkali alchemicy, tutaj powstało takie jądro centrum metalurgicznego, które zaopatrywało wojska koronne w działa, w kule. Także jest to miejsce niezwykłe. Tutaj mamy przykład tego, co właśnie kolega znalazł, czyli denar jagielloński. Drobna moneta srebrna, tutaj widać orła. Na rewersie, a na awersie jest korona. Świetnie. Tak, i to jest denar Władysława Jagieły znowuż. No, to jest też ciekawostka, bo Władysław Jagiełło, znany oczywiście wszystkim ze względu na wojnę z Krzyżakami, prowadził także wojnę tutaj, w Krzepicach. 30 lat wcześniej niż pod Grunwaldem. Tutaj się też odbyła bitwa. Władysław Jagiełło z armią zdobył zamek Krzepice i inne zamki w okolicy Częstochowy, Wielunia, Bolesławca, które to zamki wcześniej zostały przekazane w Lennie Władysławowi Opolczykowi. I w momencie, kiedy szlachta zgodziła się na to, żeby Władysław Jagiełło został królem, zobowiązała króla do tego, żeby odebrał zamki. I także
krzepice zostały zdobyte przez Władysława Jagiełłę. No nie wiem, czy akurat te denary sięgają tej bitwy, ale w krzepicach są pamiątki, które być może wiązane są ze zdobywaniem zamku. Na kościele parafialnym są kule działowe, kamienne, które bardzo dobrze pasują do innych identyfikowanych z działaniami oblężniczymi Władysława Jagiełły, więc prawdopodobnie są z tego okresu. No, historia jest bardzo ciekawa i można wątków wiele poruszać. Nie wiem, pobyt królowej węgierskiej w XVI wieku, tutaj długo mieszkała Izabela Jagiellonka, tutaj wtedy przyjeżdżali poselstwa z Turcji, przyjeżdżały poselstwa Habsburgu, było to centrum polityczne. Powiedziałem o alchemikach, tutaj król Zygmunt III Waza wielokrotnie przebywał, Zygmunt August, Kazimierz Jagiellończyk. Mówi się, że tutaj był wywoływany duch Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta. Także no, można tak wymieniać i wymieniać i wymieniać i ta historia jest niezwykle bogata. A u zamku został trawnik de facto. A co potem dzieje się z tymi znaleziskami? Gdzie one trafiają? Znaleziska... W 2014 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiliśmy się w krzepicach, i zaproponowaliśmy taką inicjatywę tutaj wspólnie z krzepickimi takimi aktywistami historii, doszliśmy do wniosku, z konserwatorem także, że te zabytki powinny zostać w krzepicach. I wtedy już powstała taka idea, żeby stworzyć w krzepicach muzeum regionalne i mam nadzieję, że te zabytki właśnie będą eksponowane wszystkie w tym muzeum regionalnym tutaj w krzepicach. Mówił Pan, że wszyscy tu pracują społecznie, ale na pewno jakieś pieniądze są potrzebne, żeby takie wykopaliska zorganizować. Skąd bierzecie fundusze? Kto Was wspiera? No, z tym niestety jest bardzo źle, to znaczy miasto Krzepice nas zupełnie nie wspiera i nie mamy żadnych funduszy z miasta. Posiłkujemy się wyłącznie prywatnymi, własnymi funduszami. Wszystkie prace, które do tej pory zostały wykonane, są wykonane za nasze pieniądze. Ja jestem archeologiem z Łodzi, przyjeżdżam tutaj społecznie. Na wykopie pracują ludzie z Krzepic, ale pracują ludzie z Radzynia Podlaskiego, z Warszawy, z Radomska, w tej chwili z Częstochowy, po prostu z różnych miejsc w Polsce, po to, żeby jakby ratować tą historię, żeby pokazywać, że ona nie zaginie, jeżeli się tylko będzie nią interesowało. Natomiast jak na razie z miasta żadnej pomocy nie ma. Dziękuję bardzo. Natomiast warto jeszcze powiedzieć, że tutaj pomoc daje nam w jakiś sposób właściciel zamku, właścicielka zamku. Dlatego pani Hanna Stratman-Grandiger, dlatego że no, jest to teren prywatny. I ona nie musi zgodzić się na to, żeby tutaj jacyś społecznicy czy naukowcy bawili się na jej terenie, niszczyli jej ogrody, tak? Ona również nam pomaga właśnie przez to, że udostępnia nam teren zamkowy. Świetnie. Każdy robi co chce. Każdy robi co chce. Równo uprawnienie. Nie widać na dole kopiącego. Wiem. Na zdjęciu będzie widać, co widać. Wygląda jakby największą atrakcję wykopaliśmy. Pomagamy tutaj odkrywać, właściwie poszukujemy cały czas zamku. Mam nadzieję, że w tym roku go znajdziemy, chociaż jego fragment. Tak. I praca na czym polega? Słucham? Na czym polega praca? Nasza praca jako wolontariuszy polega na tym, że głównie kopiemy, tak? Jak widać, no i staramy się tam oddzielać tutaj ceramikę czy inne rzeczy, które są znalezione tak wykopie od tego, no i pomagamy tutaj archeologom w pracy, tak. Głównie jest to praca fizyczna, natomiast jak znajdziemy coś oczywiście cennego, to z punktu widzenia historycznego, no to jest to oczywiście dosyć ciekawe, no i jest przeżycie, tak. Rozumiem. Się coś fajnego znalazło, kawał historii i za każdym razem, gdzie się, kiedy znajdujemy coś innego, no to uzupełniamy tą historię, tak, wiedzę historyczną. Ja nie chcę, żeby ludzie żelaza. Kilkanaście denarów jagiellońskich, czy tam, nie wiem, halerzy. Gdzie to znaleźliście? Tam. Ktoś zgubił. Kopaliśmy tu. Nieprawdopodobna historia. To bardziej było ukryte, bo mogła być sakiewka. No są razem. I co my tu mamy na wierzchu? Jest orzeł. To jest późno-jagielloński orzeł. Tak, i zwróćcie uwagę, że ma takie podwinięte skrzydła, czyli one mogą być, nie wiem. To już jest skarb. Tak, to już jest skarb. Jakiś mieszek rozpadł.
Tak, tak. Trzeba sprawdzić to miejsce dokładnie, co oni znaleźli. Niesamowita historia, nie? A chłopaki, wy to na hałdzie znaleźliście? Pytanie, czy to teraz wypadło, czy wcześniej już było? No to widzisz, po prostu jest skarg. Wielu profesorów, większość profesorów mówi skargę na to, co nie widziało chyba w muzeum. Tutaj w Łodzi z klubu PTTK Łódź po Lesie. Klub poszukiwawczy eksploracyjny Explorer. I w czym pomagacie? No to już któryś sezon. Praktycznie to od pierwszych jeszcze z wykopalisk, które były w Dankowie. No tutaj z Radkiem Hermanem współpracujemy na różnych takich wykopaliskach. Głównie wspomagamy wykrywaczami metalu, no ale też i jak to się mówi przy łopacie, też się nie migamy. No. A co udało się panu za pomocą tego wykrywacza znaleźć? No dzisiaj to już dwa denarki i medalik. Ale przecież tutaj jesteśmy pół godziny dosłownie. No.